Czyli coś, co najwięcej czasu zajmuje, czyli podpisywanie palców. Żeby nikt sobie palców nie połamał, później będą reklamacje, że palce połamane. A jak się źle palce ułoży, można sobie połamać później na klawiszach, nie? Czyli piąty, trzeci, czwarty. Nie, piąty, czwarty, trzeci. Także to jest najbardziej ślamazarna rzecz. Może nie ślamazarna, tylko najbardziej pracochłonna. Ale jakże ważna. Nawet najważniejsza. Dobrze ułożyć sobie palce i jak się zagra 1000 piosenek z dobrze ułożonymi palcami. Tu muszę coś wymyślić, bo źle jest. Tak będzie dobrze. Pierwszy, drugi, pierwszy. Czyli F, pierwszy palec. I będzie idealnie. Pierwszy, czyli tutaj będzie czwarty na A. Na A czwarty. Także nie jest łatwo podpisać palce, jeżeli są niepodpisane. O, i trzeci pójdzie na gis. Będzie piknie. Prawda? Zabrakło mi trzy. Czyli trzeci idzie na gis. Trzeci na gis. Oczywiście później nagram wszystko i wytłumaczę, jak którym palcem zagrać. Czyli drugi na F idzie. Zamiast pisać dwa, drugi palec napisałem F. Kilkanaście minut zajmuje takie coś właśnie. Czyli drugi na cis, tak? Trzeci. Będzie bardziej prawidłowo. Okej, także już nie zamęczam, nie zanudzam, bo jeszcze mi został cały refren. Daj koniecznie znać w komentarzu, mam nadzieję, że tutaj nie widać, co to za utwór robię. Co to za utwór? Za niedługo będzie w opracowaniu na platformie szkoleniowej dostępny dla kursantów do nauki. Czyli prawa ręka, lewa ręka i będziemy ładnie basowali. Daj znać, co to za utwór. Zmieszony akord.
Znowu pół zmieszane. Uwielbiam bossanowe, a to jest fajna bossanowa, także daj znać w komentarzu, jeżeli wiesz, co to jest za utwór. Wkrótce będzie dostępny na platformie dla kursantów, chyba że oglądasz mnie z przyszłości, także ten utwór pewnie już dawno, dawno jest cały opracowany. Także tyle to z zaplecza, nie zanudzam już, bo ja muszę się tu skupić, żeby sobie nikt palców nie połamał, później z reklamacją przyjdzie, bo to różnie bywa. Tak mnie nauczyłeś i mam teraz zwichniętego palca i nie mogę grać. Taki żarcik oczywiście. Okej. Nie przeszkadzam już. Pamiętaj, żeby grać codziennie.